Hej, witajcie po krótkiej przerwie. Dzisiaj znowu na temat diety keto. Bardzo popularna w mediach społecznościowych. Bardzo dużo ludzi widzę, z tego co obserwuję, stosuje dietę keto w celach odchudzania się, w celach polepszenia jakości życia, odzyskania zdrowia itd. Ketoza to nic innego jak stan głodu, tak? Kiedy organizm nie pobiera energii z glukozy, która jest ulubionym paliwem człowieka, i wtedy organizm zaczyna pobierać tą energię, próbuje produkować tę energię z innych źródeł i na przykład z białka, czyli z naszych mięśni. I dieta keto tak naprawdę została wymyślona już kilkadziesiąt lat temu przez niejakiego doktora Roberta Atkinsa, więc dieta keto to jest po prostu dieta Atkinsa pod nową nazwą, ale możecie tę dietę keto znaleźć też jako dieta carnivora czy dieta paleo. Są różne nazwy. Te różne nazwy, które są używane zamiennie, świadczą tylko o tym, że jest to zwykłe oszustwo oczywiście i próbuje się maskować dietę Atkinsa jako dietę keto. Sam dr Robert Atkins, człowiek z nadwagą, a wręcz otyły, zmarł z powodów choroby układu krążenia. Zmarł z dużą nadwagą, gdzieś tam czytałam, że ponad 110 kg ważył. I inne osoby, które promują ten styl odżywiania, również żadnych szczególnych wyników nie mają, tak, ale tu za chwilę o tym będę mówić. I tutaj w Polsce ta dieta keto jest, z tego co widzę, promowana głównie przez niejakich panów, których kanał nazywa się Bracia Rodzeń. I oni tutaj polecają picie kawki na czczo, czyli polecają stymulanty, kafeina, neurotoksyna, narkotyk i na czczo. Czyli promują też posty, dlatego że jeżeli ktoś przechodzi na takie keto i je taką ilość tłuszczu, na początku zrzuci wagę pewnie przez jakiś czas, dlatego że przede wszystkim ta woda zaczyna schodzić z człowieka i te efekty na początku będą, ale później oczywiście tłuszcz, który jemy, to jest tłuszcz, który później się gromadzi w naszym organizmie. I teraz zastanówcie się sami, tak, jeżeli widzicie kogoś otyłego, czy waszym zdaniem ta osoba wygląda na kogoś, kto, na osobę, która zjadła za mało masła, za mało jajek, za mało mięsa, za mało boczku, za mało smalcu, czy tak wam się kojarzy, czy takiej osobie polecilibyście to, co wam intuicja podpowiada, jedzenie jeszcze większej ilości tłuszczu, tak, czy ta osoba po prostu była otyła, bo do tego tłuszczu za mało zjadła. To taki zdrowy rozsądek nam podpowiada, że osoba, która jest otyła, no to pewnie przejadała się tłuszczem, a dzisiaj mówią nam, że mamy ten tłuszcz jeść, żeby się odchudzać, i do tego będą właśnie mówili wam, żebyście robili posty, dlatego że po prostu dać, żeby trochę zacząć głodzić organizm, bo inaczej po prostu ci keto-promotorzy są otyli i ci, których gdzieś tam widzicie, którzy przez dłuższy czas są szczupli, jedząc keto, no to dlatego po prostu, że się cały czas głodzą. I chciałam wam tu pokazać przykład. A jeszcze jedną osobą, która tutaj, o której możecie słyszeć, która promuje też to niskowęglowodanową dietę wysokotłuszczową i mówiłam, że cukier jest trucizną, to jest Robert Lustig, to kanał Kierunek Zdrowie promuje tego człowieka. Sami spójrzcie na niego, tutaj ten pan po lewej stronie, brzusio. Czy on wygląda na kogoś, kim chcielibyście się stać? Czy on wygląda jako przykład, jako okaz zdrowia człowieka fit, tak? Człowieka wysportowanego, człowieka po prostu, który... Czy on wygląda tak, jakbyście chcieli wy wyglądać, tak? Także tu macie kolejny przykład tego, jak ci ludzie, którzy unikają, słuchajcie, cukru, jak z czasem po prostu sami się stają zwyczajnie otyli, mają nadwagę i tak dalej. I teraz jeszcze tutaj znowu mamy doktora Atkinsa. On się pojawiał na konferencjach na temat odchudzania i na tych konferencjach się właśnie pojawiał jako osoba ze sporą nadwagą, a wręcz otyła.
I tutaj będę mówiła o panu, który się nazywa John McDougall i on promuje zupełnie coś odwrotnego. On promuje jedzenie wysokowęglowodanowe, głównie skrobie, ziemniaki. To jest jego ulubiony typ jedzenia, który ma ludziom pomagać w odchudzaniu i zachowaniu dobrego zdrowia. Jeszcze tutaj może wam pokażę dr John McDougall. On dosyć długo się zajmuje tym tematem odżywiania i dietą roślinną wysokowęglowodanową, bo już w 1983 roku napisał książkę Plan McDougalla i w 2012 tak zwane rozwiązanie skrobiowe Starch Solution i też dzieli się za darmo różnymi swoimi publikacjami i przepisami razem z żoną. Także nie jest to tak, że wszystko tak jak tutaj panowie bracia rodzeń sprzedają książkę i w tej książce znajdziecie sposób na wspaniałą sylwetkę i zdrowie. Tutaj kolejną osobą, która promuje dietę keto jest dr Eric Berg. Tak na marginesie, jeżeli mnie nie znacie, jesteście tu pierwszy raz, jestem jedną z tych osób, która dała się wpuścić w tę dietę keto. U mnie to było pod nazwą dieta carnivora. I też patrzyłam kiedyś na doktora Erika Berga, no to jest multimilioner, jego kanał, słuchajcie, ponad 11 milionów, prawie 12 milionów subskrybentów, ogromne zasięgi, ale spójrzcie na niego, no, człowiek, jak zobaczycie, jak on się zmienił na przestrzeni lat, jedząc keto, spójrzcie na, tutaj w tym filmie, na tej okładce, spójrzcie na oczy, jakie wyroki pod oczami. No, to jest to człowiek po prostu wyniszczony, staje się po prostu wyniszczony z czasem. To jest przykład diety keto. Ma stronę internetową, na której dzieli się historiami ludzi, którzy zrzucili dużo kilogramów na diecie keto i tu my mamy na przykład taką panią, która się nazywa Sarah Evans i zobaczcie, to jest przed i po, faktycznie ładnie to wygląda, tak, jest to zachęcające, ludzie chcą to z tego samego, ale zobaczcie, ona, to zdjęcie było zrobione, muszę sprawdzić, znalazłam jej Instagram i tu mamy to zdjęcie bodajże 2021, kiedy ona się tu dzieliła z ludźmi tą swoją przemianą. A zobaczcie, jak wygląda rok później tak naprawdę. Nie wiem, czy dokładnie rok później, ale jest to zdjęcie z 2022 roku i tak wygląda dzisiaj, więc słuchajcie, no typowe dla diety keto, jojo, tak? Czyli tak jak wam mówię, być może na tej diecie keto schudniecie przez jakiś czas. Jest to tak zwany szybki fix, tak? Szybkie rozwiązanie, ale to wszystko później wróci. I tu jeszcze taką ciekawostkę wam powiem. Na przykład zawodnicy sumo, oni nie mogą robić dwóch rzeczy, żeby być zawodnikami sumo. Nie mogą być na diecie roślinnej, tak? Dlatego że zawodnicy sumo, no wiadomo, muszą mieć swoją masę ciała i zawodnicy sumo muszą trenować naczczo, dlatego że kiedy człowiek jest naczczo, kiedy trenuje naczczo, wzrasta poziom kortyzolu i to powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej i tak zwane jojo. Także tutaj szybkie rozwiązanie, zobaczcie sobie, do czego potem po prostu doprowadziło to dieta. Nie jest to na dłuższy czas, czyli w krótkim czasie może faktycznie schudniecie, lepiej się poczujecie, ale po jakimś tam dłuższym czasie no efekty tego mogą być nie tylko takie, że będziecie mieli ekstremalne jojo, ale problemy zdrowotne najróżniejsze, wysoki cholesterol, to jest to, co mi się przydarzyło, no najróżniejsze problemy z układem krążenia przez jedzenie takiej ilości tłuszczu, jak oni wam mówią, że macie jeść masło, które to jest 100% tłuszczu, albo jakieś jajka, które będą wam będą po prostu podnosić poziom cholesterolu taki, że wasz kardiolog po prostu złapie się za głowę. Także myślę, że bardzo ważne jest, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda i tutaj pokazują wam, on tutaj się chwali, tak, historiami tych ludzi. Innych nie sprawdziłam, ale wiem sama po sobie, kiedy ograniczałam ilość kalorii, kiedy faktycznie wtedy chudłam, tak, ale później, kiedy zaczęłam jeść normalnie, tak jak powinnam, to waga bardzo szybko wzrasta i tutaj niektórzy mówią, że post to jest najlepsza
najlepsza droga do tego, żeby przytyć. Jeżeli ktoś chce nabrać kilogramów, to najlepiej, jeżeli zacznie regularnie robić posty. Także tutaj Sarah Evans. I tutaj pisze, że dalej tak będzie próbowała to samo. Pewnie głodzenie się znowu, tak, ograniczanie pokarmów, do których człowiek jest stworzony, czyli węglowodany. I co dalej? Słuchajcie, no mówią wam, że macie te węglowodany ograniczać. A najlepsi sportowcy na świecie, i tutaj włączając to Carla Lewisa, jedzą wysoko węglowodanowo. Carl Lewis przeszedł na dietę roślinną. I Carl Lewis pewnego dnia spotkał właśnie tego doktora McDougall, który mu powiedział o tym, dał mu książkę tą nawet swoją o tym rozwiązaniu skrobiowym, z tym swoim planem odżywiania, dlatego że Carl Lewis żalił się wtedy, że potrzebuje zgubić kilka kilogramów, żeby pobić rekord, swój własny rekord, nie wiem, czy rekord świata. I to mu po prostu przeszkadzało. Wiadomo, że biegacz musi być bardzo lekki. I on przeszedł na tę dietę wysokowęglowodanową, w której bardzo dużo kalorii pochodzi z ziemniaków i pobił swój rekord. I on tutaj nawet mówi, że, no nie, że zorientował się, że człowiek nie potrzebuje białka z mięsa, żeby być atletą takim, który ma sukcesy, a tak naprawdę jego najlepsze wyniki osiągnął wtedy, kiedy przeszedł na dietę wegańską czy dietę roślinną, inaczej zwąc. Także pokażcie mi jednego sportowca, kolarza, który przed biegiem, który przed treningiem będzie siedział i jadł masło, który będzie jadł bekon przed treningiem. I oni wam tutaj polecają, żebyście jedli nisko węglowodanowo. Większość osób na tym ketonie jest w stanie przebiec kilka kilometrów, może nawet jednego kilometra, żeby ratować swoje życie albo życie kogoś innego, tak, żeby być w stanie po prostu przebiec w każdej sytuacji. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. Żeby uratować swoje własne życie, człowiek nie będzie w stanie, dlatego że węglowodany, brak glukozy, to jest samobójstwo dla człowieka. I teraz dalej. Dr McDougall, on tutaj bardzo promuje jedzenie ziemniaków i muszę przyznać, że ja się na ziemniakach wychowałam. Ja tych ziemniaków w tej chwili jem bardzo dużo. Bardzo ważne jest, z czym jemy te ziemniaki, tak? To nie ziemniaki są problemem. Problem jest to, że ludzie te ziemniaki jedzą z masłem, z mięsem, z różnymi dziwnymi rzeczami, po prostu z tłuszczem. I obwiniają ziemniaki, tak, o to, że tyją. Ziemniaki, zawsze kiedy jadłam dużo ziemniaków, zawsze miałam szczupłą sylwetkę i muszę przyznać, że teraz, kiedy jestem 7 miesięcy na takiej diecie wysokowęglowodanowej, bez ograniczania kalorii i nie robię już żadnych postów, to faktycznie po tych postach przybrałam kilka kilogramów. Moja idealna waga to jest powiedzmy 68-69 kilogramów. Doszła mi ta waga do 78 kg, gdzie na postach różnych przerwanych na ograniczaniu kalorii doszłam do wagi nawet 59 kg, gdzie muszę wam też powiedzieć, że mój wzrost to jest 180 cm, więc ta waga była niska. Jak zaczęłam jeść, to z tych 59 kg doszłam prawie do 79 i ta waga stanęła. Od 7 miesięcy nie robię żadnych postów, jem tak jak czuję. Słucham swojego apetytu, trzymam niski tłuszcz, nie używam oleju, jem głównie owoce, ziemniaki, biały ryż, trochę makaronów, takich zwykłych, białych, cukier. Jeżeli czuję, że chcę więcej czegoś słodkiego, albo na przykład podczas swoich treningów, podczas jazdy rowerem, gdzie ta jazda rowerem czasami u mnie to jest 100 km tutaj w górach i wtedy po prostu popijam wodę z cukrem. Ale bardzo dużo ziemniaków, pieczone frytki, możecie zobaczyć przepis na kanale, naprawdę polecam. I kilka lat temu, kiedy za pierwszym razem przyszłam na weganizm, a jeszcze chciałam wam powiedzieć, że tu mi się przypomina cytat z mojego dawnego kierownika, który powiedział, że jak się człowiek nie wywróci, to się nie nauczy. Ja się wywróciłam na weganizmie nie wtedy, kiedy jadłam ziemniaki, tylko wtedy, kiedy zaczęłam słuchać jakichś dziwnych
historii na temat oczyszczania, jakichś detoksów, postów i tak dalej. Kiedy przestałam jeść te ziemniaki, ja wciąż na nie miałam ochotę, bo myślałam, że tam zaklejają ludziom jelita. No różne dziwne historie mam będą opowiadać. Oczywiście bzdurą jest zaklejanie jelit, dlatego że na ziemniakach się rozwinęły cywilizacje Ameryka Południowa, Ameryka Północna. Europejczycy jedzą ziemniaki od zarania dziejów i absolutnie ziemniaki to podstawa żywienia. Jaka szkoda, że dzisiaj tak się te ziemniaki po prostu obwinia o to, że są takie złe, ale kiedy byłam na tym rozwiązaniu wysokowęglowodanowym, skrobiowym, dr McDougall, no to moja sylwetka naprawdę, no byłam bardzo, bardzo szczupła, nie za chuda, idealna sylwetka i to naprawdę działa. Także się wywróciłam na weganizmie za pierwszym razem i dużo mnie to nauczyło. Dzisiaj widzę, że bardzo dużo wegan czy osób, które promują dietę roślinną albo gdzieś tam macie jakichś znajomych, będą wam mówić, o Boże, ziemniaki są złe, ryż biały, ryż jest zły, chleb jest zły, tak naprawdę kukurydza jest zła. I no ciężko zjeść w ciągu dnia, na przykład w moim przypadku 3000 kalorii. Z czego? Z kapusty? Z czego mam? Z samych owoców? Ciężko. 2300 kalorii to jest takie minimum dla kobiety. Ja jestem kobietą aktywną i wiem, że tych kalorii muszę zjeść wystarczająco dużo i tak naprawdę wolę ich zjeść trochę za dużo niż za mało, tak żeby mój organizm dostał wystarczającą ilość węglowodanu, żeby nie wchodził w ten stan tej ketozy. I ziemniaki ratowały ludzi podczas wojny, ziemniaki rosną w różnych chłodnych częściach świata, ale także w ciepłych. I ziemniaki można przygotowywać na tyle różnych sposobów. A ja tutaj wam pokażę jednego pana, który się nazywa Andrew Taylor. On zrzucił 117 funtów, ja myślę, że to jest około 50 kg, nie jestem pewna, w ciągu jednego roku, jedząc nic innego jak ziemniaki. I nie tylko zrzucił kilogramy, ale był także w dobrym stanie zdrowia i dzisiaj prowadzi taką stronę Spotfit, możecie zobaczyć. I ziemniaki według Johna McDougall mają pełen zakres składników odżywczych, są bogate w węglowodany, czyli glukozę, czyli cukier, mają witaminę C, zapobiegają tak zwanym skurwi, czyli ta choroba, na którą chorowali żeglarze, szkorbut. Tak, żeglarze na morzu nie mieli dostępu do ziemniaków, jedli głównie produkty pochodzenia zwierzęcego i źle się to kończyło, więc ziemniaki mają witaminę C i spróbuję przetłumaczyć całą tą prezentację na temat ziemniaków, ale gdzieś tam jak znajdowali niedożywione dzieci, gdzie był jakiś tam głód w niektórych społecznościach, to te dzieci, które były karmione ziemniakami, odzyskiwały zdrowie i wręcz zastępowały ten pokarm matki. Te dzieci, które nie miały tego po prostu pokarmu, dostępu do pokarmu od matki. Ziemniaki są bardzo zdrowe i bardzo tanie i bardzo smaczne. Można zrobić puree, tak? Można zrobić takie tak zwane ubite ziemniaki, można zrobić fryteczki, można zrobić zupę. Można robić to wszystko niskotłuszczowo, więc tutaj ten Andrew spokojnie wytrzymał rok na tych ziemniakach, dlatego że ziemniaki dają satysfakcję. Tutaj czytałam w komentarzach, jak ktoś napisał, jak masz ziemniaki, to masz posiłek, tak? Więc ziemniaki, dobre pożywienie i ja widzę, jakie ja mam osiągi. Codziennie jestem silniejsza, codziennie wytrzymuję więcej w naprawdę trudnym terenie i no, ziemniaki dają bardzo dużo energii i zadowolenia przede wszystkim z tego, co się je. A tutaj co wam proponują bracia rodzeń? Żebyście kawę pili, tak, żebyście unikali węglowodanów. No jest to zwykłe oszustwo. I to takie oszustwo, za które zapłacimy, nie tylko zapłacą te osoby, które żyją na takiej diecie, ale zapłaci całe społeczeństwo, zapłaci Matka Ziemia, tak, płacą zwierzęta za ten błąd, więc nie jest to tylko i wyłącznie wybór jakiejś osobistej diety, ale jest to no, po prostu taka głupota doprowadzi do katastrofy.
Jeszcze jedna rzecz dla ludzi, którzy się tak bardzo boją węglowodanów, cukru, glukozy. Cukier, glukoza, węglowodany, skorbia, to jest wszystko to samo, tak? I teraz czerwone krwinki, krwi. Mózg, a także nerki, tkanki nerek pracują na glukozie, ale nie tylko, bo też serce, tak? Układ odpornościowy pracuje na glukozie. I dlatego osoby, które przychodzą na dietę, słyszycie, że mają tak zwaną keto-grypę później. Moim zdaniem to nie jest nic innego jak to, że po prostu układ odpornościowy zaczyna siadać. I ja też, kiedy przeszłam na taki styl odżywiania zero cukru, też miałam taki problem, że miałam ekstremalne anginy. Mimo że byłam na diecie roślinnej i ludzie się wokół pytali, to jak to jesteś na diecie roślinnej, niby taka zdrowa, tak? A tutaj chorujesz. Brak wystarczającej ilości, brak wystarczającej podaży glukozy. I tutaj mózg pracuje na glukozie. Wszystkie organy pracują na glukozie, a tutaj jacyś ludzie przypadkowi, nie mający tak naprawdę nawet wykształcenia medycznego, bo ja nie znalazłam, żeby ci ludzie mieli jakiekolwiek dyplomy, szukałam, nie mają żadnego gabinetu, nigdy nie pracowali z pacjentami. Gdzieś tam studiowali faktycznie medycynę, ale tej medycyny nawet nie skończyli. I nigdy nie praktykowali, więc no, po prostu robią kanał na YouTubie, są po prostu tylko i wyłącznie YouTuberami. I mówią wam, żebyście pozbawili się pokarmu, na którym żywi się wasz mózg. Jeszcze raz dla osób, które chcą tak bardzo się odchudzać. Spójrzcie na to zdjęcie Sary Evans, które wam pokazuje super rezultat. W niedługim czasie później rezultaty są takie. Tak chcecie później skończyć. Powiem wam jeszcze krótko, jaka jest moja strategia na to, żeby dojść do tej swojej zdrowej wagi. Czyli ja szacuję, że to będzie około 69 kg. Teraz widzę, że to jest około 77-76. Widzę, że już waga zaczyna spadać. Moja strategia jest taka: duża ilość wody od samego rana, jak wstaję. Później robię sobie smoothie albo bananowe, albo na przykład z pomarańczy. Dodaję do tego smoothie cukru, żeby mieć taki, no po prostu większej słodkości, żeby mi to bardziej smakowało. Później, ponieważ aktualnie nie pracuję zawodowo, za około miesiąc znowu zacznę pracować, idę trenować na rowerze. Przed tym rowerem jeszcze jedno smoothie wypiję. Podczas jazdy na rowerze biorę taki bidon, w którym mam wodę z cukrem. Teraz mam tylko wodę, ale podczas jazdy na rowerze właśnie wodę z cukrem. Oddychanie ustami podczas treningu. Większy dopływ tlenu, większe spalanie tłuszczu. Dziennie, nawet jeżeli nie mam czasu, nie wiem, pada albo coś się stanie, nie mogę iść na trening, te 30 minut dziennie takiego ruchu, albo spacer, albo bieg, albo rower, ewentualnie skakanka muszę mieć po to, żeby ten metabolizm nakręcić. Po takim treningu najczęściej takie frytki pieczone z ziemniaków, własnej roboty bez oleju, albo makaron ryżowy, naprawdę polecam, po prostu z sosem pomidorowym, a czasami nawet ketchupem i chili, i lekko lekka ilość zieleniny dla smaku. Potem może znowu frytki. Zależy, tak, sama nie żyję w tym domu, robię nie tylko dla siebie. Czasami będzie to biały ryż. Jem tyle, ile czuję, tych ziemniaków naprawdę sporo. Kieruję się apetytem i bardzo, bardzo ważny jest dla mnie sen. Staram się nie kłaść później niż godzina 9. Niestety zdarzało mi się czasami, że później gdzieś tam się zasiedziałam. I widzę, że to bardzo niszczy taki cykl dobowy. A poza tym, jeżeli idę późno spać, to znowu się staję głodna w ciągu dnia, w ciągu właściwie nocy. Zaczynam znowu coś podjadać, coś gotować. A dla mnie noc to jest ten moment po prostu, kiedy poszczę, tylko i wyłącznie poszczę wtedy, kiedy śpię. Dlatego ustaliłam sobie, że będę chodzić spać o godzinie 9. Staram się zmęczyć i zmęczyć mojego partnera na przykład jazdą na rowerze i wtedy mam pewność, że będziemy spać dosyć wcześnie. Także sen jest bardzo ważny. Żadnych stymulantów. Stymulanty podnoszą kortyzol. Ja nie lubię kawy.
Nie lubię tego uczucia po kawie, więc kawy. Nie mam nawet potrzeby, żeby tą kawę pić. Naprawdę nie ma potrzeby. Wstaję od rana, jestem ożywiona. Co jeszcze? Przekąski, jeżeli jakieś stosuję, to będzie to wata cukrowa, albo na przykład takie pianki bez żelatyny wegańskie, albo jakieś takie żelki wegańskie bez żelatyny. Wszystko to, co ma mało tłuszczu, może raz na tydzień, raz na 2 tygodnie zjem jakieś ciasteczka, gdzieś, które mój partner kupi, też oczywiście wegańskie, które będą miały więcej tłuszczu. Czasami może jakąś kanapkę, którą posmaruję awokado, bo mi tutaj mama mojego partnera czasami podsyła awokado. I tak, bardzo proste jedzenie i zauważyłam, że mimo jedzenia takiej ilości tych węglowodanów, ta waga faktycznie do jakiegoś momentu się zwiększyła do tych 70, prawie 9 kg, ale nie zwiększa się ta waga. Ta waga widzę, że zaczyna powoli, powoli spadać. Myślę, że też jest lepsza masa mięśniowa, bardzo dużo treningów, więc ja czuję, że te mięśnie rosną. I to jest mój sposób. Nie spieszy mi się, wolę zrobić to powoli, a tak, żeby to było zrównoważone. Wiem, że szybkie odchudzanie skończyło się w moim przypadku fatalnie, tak jak mówię, straszne jojo, a później też robienie różnych postów, ludzie mają później refluks po czymś takim, dlatego że człowiek jest oduczony takiego jedzenia. Jakieś zgagi się zaczynają u niektórych osób, więc ja sobie to biorę na spokojnie i tak jak mówię, posty tylko wtedy, kiedy śpię. I tyle. Że nie dajcie się nabrać, ja się nabrałam, och, jak ja tego żałuję. To, jak to wszystko pięknie wygląda wbrew systemowi. No w system, już tu kiedyś mówiłam, no jak wbrew systemowi jest dieta keto, jak przede wszystkim mięso, jeżeli to można nazwać mięso, tak, to jest życie zwierząt poświęcane dla tych ludzi, ile takie życie jest warte, no życie nie ma ceny, ale już nawet zakładając, że pomijamy te względy etyczne, jak bez systemowi, ja tutaj za ziemniaki płacę nawet 50 centów za kilogram można znaleźć. No już nie mówiąc o tym, że próbuję je teraz wsadzić i mieć je za darmo, ale są tanie, 1 euro, euro 10 maksymalnie za kilo. Kilogramem, 2 kilogramy ziemniaków, jak ja zjem, to się naprawdę w ciągu dnia mogę spokojnie najeść, gdybym nie miała nic innego. 2 euro. Teraz pokażcie mi, jak oni wam tu mówią, że macie jeść mięso, boczek, masło i tak dalej, jak wbrew systemowi. Ja nawet nie mogę na nich patrzeć, sorry, ale po prostu przedziwni ludzie, tak naprawdę, przedziwni. Ja nie rozumiem, że tak dużo ludzi, tych ludzi naśladuje. Nawet jak byłam na tym karniworze i ktoś mi gdzieś tam tutaj w komentarzach pisał, żebym weszła na ich kanał, to jest po prostu odrzucające. Mózg, czerwone krwinki i nerki pracują na glukozie. Bez glukozy głodowanie i powolna utrata zdrowia, pobieranie glukozy z białka, czyli z waszych mięśni i tak dalej, i tak dalej. Na temat białka to kolejny film. Białko to jest kompletny mit, nie ma takiej choroby jak niedobór białka, nie ma także choroby takiej jak niedobór wapnia i tak dalej, i tak dalej. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, polecam węglowodany. Do zobaczenia następnym razem, idę pojeździć.